Robale są wśród nas i to jest fakt. Wywołują choroby pasożytnicze, których objawy do przyjemnych nie należą. Z problemem robaków najczęściej borykają się rodzice małych dzieci i właściciele zwierząt, takich jak psy i koty. Pewnie większość z Was, jeśli posiada zwierzaka domowego, to średnio raz na rok go odrobacza. Czy tak samo powinno się postępować u ludzi? W tym odcinku rozmawiamy właśnie o tym. Czy profilaktyczne odrobaczanie, zwłaszcza dzieci, ma sens? A jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, jestem magistrem chemii medycznej, a to jest kanał Okiem Chemika, na którym rozmawiamy o nauce, zdrowiu, lekach, jedzeniu, kosmetykach i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesują Cię takie tematy, to subskrybuj ten kanał, włącz dzwoneczek i zapraszam do oglądania. A partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Znak. Mimo, że jesteśmy na serio licznym gatunkiem na Ziemi i można śmiało powiedzieć, że opanowaliśmy tą planetę, nie jesteśmy sami. Współistniejemy z całą masą innych żyjątek, w tym takich, których nie widać gołym okiem. Nie mam na myśli tutaj bakterie, wirusy, niektóre grzyby itd. Nauczyliśmy się z nimi żyć i wiele z nich bytuje w naszych organizmach. Powiem więcej, bez niektórych nie jesteśmy w stanie przeżyć i mowa tutaj na przykład o bakteriach, które zasiedlają nasze jelita. Niestety, nie zawsze ta współpraca się udaje i niektóre żyjątka wywołują u nas choroby. Tak to wygląda w przypadku wielu bakterii, wirusów, grzybów i robaków. Jeśli chodzi o wirusy, z uwagi na trwającą już od ponad roku pandemię, dość dosadnie pokazały nam, jak bardzo mogą nam zagrażać. Problem w tym, że poza wirusem SARS-CoV-2 istnieje jeszcze kilka innych kandydatów rywalizujących o miano króla pandemii. Przeczytałam ostatnio mega ciekawy reportaż i zanim przejdziemy do robali i profilaktycznego odrobaczania, chciałabym chwilę poświęcić właśnie na niego, bo to jest na serio dobra lektura. W dodatku gatunek jeden z moich ulubionych, literatura faktu połączona z zagadkami, albo inaczej, popularno-naukowy thriller z życia wzięty. Nie mam pojęcia, czy istnieje taki gatunek, ale według mnie to jest dobre określenie tej książki. Wszyscy wiemy, że pandemie pojawiają się coraz częściej i zadajemy sobie pytanie, co jest tego przyczyną i jak możemy sobie z tym problemem poradzić. David Quammen, autor książki Zaraza, najskuteczniejsi zabójcy naszych czasów, próbuje na te pytania odpowiedzieć, a odpowiedzi, które podczas swojego śledztwa znalazł, nie są ani oczywiste, ani łatwe do zaakceptowania. Bo okazuje się, że aż 60% znanych nam chorób zakaźnych pochodzi od zwierząt, a taki transfer nazywamy zoonozą. Problem, jaki mamy z patogenami zoonotycznymi, jest taki, że potrafią się one dobrze ukrywać. I to właśnie sprawia, że są one tak interesujące, tak skomplikowane i niestety przysparzają nam tak wielu kłopotów. Quammen prowadzi nas w swoim reportażu przez dżunglę Afryki Środkowej, jaskinie południowych Chin, laboratoria, w których bada się śmiercionośne wirusy itd. i opowiada o mało znanych faktach dotyczących chorób wirusowych, o których właściwie każdy słyszał, czyli o AIDS, boreliozie, eboli, ptasiej grypie itd. Jak dla mnie rozdział o AIDS po prostu wymiata. Jeśli lubicie reportaże naukowe z dreszczykiem, to ta książka powinna znaleźć się na Waszej półce, bo nie dość, że jest skarbnicą wiedzy, to jeszcze czyta się jak dobry thriller. A ja thrillery lubię i zagadki również. Okej, dość o wirusach, pogadajmy o robakach. Od pewnego czasu panuje jakaś moda, zwłaszcza wśród rodziców, na profilaktyczne odrobaczanie swoich dzieci. I myślę, że każdy z Was słyszał o pasożytach takich jak owsiki czy glista ludzka, i rzeczywiście występują one najczęściej u dzieci. Jest to spowodowane tym, że maluchy nie do końca ogarniają zasady higieny i często biorą różne rzeczy do buzi, w tym brudne rączki, łopatki do piasku itd., co stwarza dogodne warunki do złapania nowego lokatora. Opowiem Wam na przykładzie glisty ludzkiej wywołującej chorobę nazywaną glistnicą, jak dochodzi do takiego zakażenia. Otóż glista ludzka dostaje się do naszego organizmu drogą pokarmową w postaci jaj. Te jaja znajdują się w glebie zanieczyszczonej ludzkim kałem. I dodam, że chodzi tylko o ludzki kał, bo glista ludzka, jak sama nazwa wskazuje, rozwija się tylko w człowieku. Jak to się dzieje? Jajo glisty, połknięte przez dziecko, które na przykład bawiło się w parku i wzięło do buzi brudną łopatkę, trafia do jelita, a tam uwalnia się z niego larwa. Przemieszcza się ona po organizmie z nurtem krwi, traktując ją jak świetny i szybki środek transportu. Takie ludzkie metro.
i w taki sposób trafia do różnych organów, takich jak płuca, serce, wątroba itd. W płucach larwy glisty ludzkiej przekształcają się w bardziej rozwiniętą postać i robią bałagan w pęcherzykach płucnych. Rozrywają je i rozsiewają się po tchawicy i oskrzelach. To oczywiście powoduje odruch kaszlowy, co dla glisty ludzkiej jest kolejnym świetnym środkiem transportu, bo w ten sposób dociera do gardła, a stamtąd po połknięciu wędruje z powrotem do jelit. W nich osiąga postać dojrzałą, która składa jaja, a te są wydalane w dużej ilości z kałem. No i teraz, jeśli kał dostanie się do dróg pokarmowych człowieka, to cała wędrówka rozpoczyna się od początku i kolejny człowiek jest zarażony. Oczywiście cały proces zwiedzania wnętrza człowieka i osiągania kolejnych stadiów rozwoju zabiera trochę czasu. W przypadku glisty ludzkiej jest to około 5 tygodni, zaś jaja, które dostały się z kałem do ziemi, dojrzewają w niej około 3 tygodni i dopiero po tym czasie są w stanie zarazić człowieka i odbyć w nim cały cykl rozwojowy. Natomiast jajo złożone w glebie przed upływem 3 tygodni nie wywoła choroby. Okej, wiemy jak rozwija się glista ludzka, więc możemy przechodzić do wniosków. Mianowicie, glistą ludzką możemy zarazić się wyłącznie od ludzkich odchodów. Wydaje się to mało prawdopodobne, bo przecież ludzie są tacy super higieniczni i załatwiają swoje potrzeby wyłącznie w toaletach. No niestety, ale nie i dotyczy to zwłaszcza dzieci. Ile razy widziałam, jak rodzice wysadzali swoje dziecko na kupę, na parkowym trawniku, na plaży, w lesie pod drzewkiem, nie sprzątając po nim odchodów. Gdyby rzeczywiście ludzie załatwiali swoje potrzeby w wyznaczonych do tego miejscach, glisty ludzkiej najprawdopodobniej by nie było. Szacuje się, w zależności od źródła, że około 1-20% populacji jest zarażonych glistą ludzką. Zatem jeśli chcesz uchronić siebie i swoje dziecko, przede wszystkim zadbaj o higienę i częste mycie rąk. Zwłaszcza przed jedzeniem, dokładnie myj warzywa i owoce zanim je zjesz czy podasz dziecku, a także pilnuj szkraba, by nie wkładał brudnych rzeczy do buzi. Higiena przede wszystkim. Ok, przejdźmy do kolejnego z pasożytów, który każdy pewnie kojarzy, mianowicie owsika. Dostaje się on do organizmu człowieka poprzez połknięcie lub wdychanie jaj. Tak, wdychanie, bo jajo owsika jest bardzo małe i może się unosić w powietrzu, osadzać na kurzu, który wdychamy. I następnie jaja przedostają się do jelita grubego. W nocy, kiedy zwieracze odbytu są rozluźnione, samica owsika wydostaje się poprzez odbyt na zewnątrz i składa około 10-12 tysięcy jaj w lepkiej wydzielinie w okolicach odbytu. Ta wędrówka samicy powoduje podrażnienie śluzówki i okolic odbytu, przez co chory drapie się po okolicach krocza i w ten sposób na dłoniach przenosi jaja owsika, co może doprowadzić do zakażenia innych osób. Żywotność jaj wynosi aż do 3 tygodni, więc jeśli dziecko przeniesie je na rączkach na przedmioty codziennego użytku, na przykład w przedszkolu, no to już nie trudno o zarażenie u innego dziecka. Dlatego w przypadku owsicy znowu najważniejsze jest przestrzeganie zasad higieny, częste mycie rąk oraz żywności. Okej, dwa najpopularniejsze pasożyty są za nami. Oczywiście do pasożytów ludzkich należy jeszcze wiele innych okazów, takich jak lamblie, tasience, o których aż tak szeroko opowiadać nie będę, bo nie taki jest cel tego odcinka. Przejdźmy zatem do objawów chorób pasożytniczych. W przypadku glisty ludzkiej w większości przypadków są to bóle brzucha, zaparcia, biegunki, utrata apetytu, osłabienie, bóle gardła, kaszel, stany gorączkowe i alergia. Jak widać, są to objawy, które można zaobserwować także podczas innych chorób, dlatego ich obecność nie oznacza jeszcze, że jest to choroba pasożytnicza. W tym wypadku niezbędne jest wykonanie badania kału na obecność pasożytów i w przypadku pozytywnego wyniku podanie leku przeciwpasożytniczego. Jeśli chodzi o owsiki, najbardziej specyficznym objawem jest swędzenie w okolicach krocza, ale oprócz tego mogą dojść takie objawy jak zgrzytanie zębami, ból brzucha, głowy, a u dziewczynek również swędzenie w okolicach pochwy, bo owsiki mogą również tam się przenosić i powodować stan zapalny. Zdarzają się też przypadki zapalenia wyrostka robaczkowego spowodowanego właśnie owsicą. Okej, no to jak wykrywa się owsiki? Pediatra na podstawie opisu objawów zleca wykonanie wymazu z okolic odbytu. Materiał jest pobierany za pomocą samoprzylepnej taśmy celofanowej, którą przykleja się rano, przed wypróżnieniem i przed kąpielą do skóry w okolicach odbytu.
Jak widzicie, w dość prosty sposób można sprawdzić, czy nasz maluch ma pasożyta takiego jak lista ludzka czy owsik. Badania wykonywane w tym kierunku są dość łatwe i bezbolesne. Pozostaje więc pytanie, skąd moda na profilaktyczne odrobaczanie, skoro diagnostyka chorób pasożytniczych generalnie jest łatwo dostępna? Jaki ma sens podawanie leków na zapas profilaktycznie, jeśli nie występują objawy chorobowe? No to właśnie nie ma sensu. Jeśli dziecko czy dorosły nie ma typowych objawów, to raczej nie jest posiadaczem glisty ludzkiej ani owsików. W kontekście działania przeciwpasożytniczego mówimy głównie o dwóch lekach – pyrantelu i albendazolu. Ten pierwszy jest dostępny bez recepty i to właśnie on jest najczęściej kupowany do tzw. profilaktycznego odrobaczania. Problem w tym, że ten preparat według wskazań zwalcza owsiki. A te, jak powiedziałam wcześniej, wywołują dość charakterystyczne objawy, czyli swędzenie w okolicach krocza. Zatem czy jest sens faszerować tym lekiem dziecko, które takich objawów nie posiada? No nie ma sensu. Jest to niepotrzebne obciążanie organizmu młodego człowieka, któremu nic nie dolega. Musiałam przerwać, bo jeden pasożyt zżerał mi dywan. Bandzia, bandzia. Dobra, wracając do tematu. Drugi preparat na bazie albendazolu jest dostępny na receptę i działa on na więcej rodzajów pasożytów, takich jak owsiki, glista ludzka, tasiemiec, węgorek jelitowy, tęgoryjec dwunastnicy i amerykański i włosogłówka ludzka. Na tym koniec. Czyli widzimy, że spektrum działania jest szersze niż tego pierwszego leku, jednak jego dawkowanie jest ściśle uzależnione od rodzaju pasożyta, z jakim walczymy. W przypadku zakażenia owsikami, tęgoryjcem, glistą ludzką i włosogłówką ludzką stosuje się dawkę jednorazową. Natomiast w przypadku tasiemca i węgorka jelitowego należy przyjmować jedną tabletkę przez 3 dni. I wydaje się, że najlepszym sposobem będzie po prostu wydłużenie terapii do 3 dni, żeby pozbyć się wszystkich ewentualnych pasożytów. No ale nie można zapominać, że każdy lek może wywołać skutki uboczne. I w przypadku leków przeciwpasożytniczych są to głównie bóle brzucha, wymioty, nudności, wysypka, świąt, ból głowy. Czy bezpodstawne narażanie na nie młodego człowieka ma sens? Moim zdaniem nie. Lekarze również są tego zdania. Leki to nie są cukierki i nie stosujemy ich profilaktycznie, a już zwłaszcza u dzieci. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę to, że prawdopodobnie, tak jak bakterie uodporniają się na antybiotyki, tak i pasożyty mogą się uodpornić na powszechnie stosowane substancje przeciwpasożytnicze. Profilaktyczne odrobaczanie, czyli nadużywanie tych substancji, może doprowadzić do lekooporności, a to stwarza ryzyko, że leki, które teraz skutecznie rozprawiają się z robalami, przestaną na nie działać. I czym będziemy się wtedy leczyć? Niestety nowych leków w tym zakresie nie przybywa, więc musimy dbać o skuteczność tych, którymi dysponujemy. No i tutaj pewnie pojawi się pytanie, a co z naturalnymi sposobami, takimi jak zioła przeciwpasożytnicze? W internecie można kupić specjalne mieszanki odrobaczające bez chemii na bardzo podejrzanych stronach. Ja nie jestem fanką tego typu wynalazków. Lek to lek. Jest sprawdzany i bezpieczny. Natomiast suplementy z nie wiadomo czym w środku, niewiadomego pochodzenia, to jest zawsze ryzyko i ja tego typu specyfiki zawsze będę odradzać. Nie ma nad nimi absolutnie żadnej kontroli i producent na opakowaniu może napisać sobie co chce. Ponadto ziółka, które są często składnikami takich mieszanek, nie powiedziałabym, że są takie super bezpieczne, bo naturalne. To nie do końca tak działa. Składnikami mieszanek na robaki są często wrotycz i piołun, a tych ziół do bezpiecznych na pewno zaliczyć nie można, a ich stosowanie generalnie powinno odbywać się pod opieką lekarza, bo przedawkowanie może mieć smutne konsekwencje. Podsumowując, czy profilaktyczne odrobaczanie ma sens? Nie, nie ma. Jest błędnym postępowaniem, które nie tylko bez potrzeby naraża pacjenta na skutki uboczne, ale też stwarza ryzyko wystąpienia lekooporności. Zamiast stosowania w ciemno leków przeciwpasożytniczych, lepiej zadbać o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, czyli mycie rąk po skorzystaniu z toalety, zabawie na dworze, przed jedzeniem, dokładne mycie warzyw i owoców, no i załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego przeznaczonych, a nie na plaży, pod drzewkiem czy na trawniku w parku. Przydałby się również zakaz nawożenia gleb ludzkimi odchodami i opróżniania szamp na pola uprawne, bo tak się składa, że te pasożyty przenoszą tylko ludzie, a nie zwierzęta. Natomiast jeśli podejrzewamy zakażenie pasożytnicze
Udajemy się do lekarza, robimy badania i dopiero na ich podstawie lekarz obiera najbezpieczniejszą i najskuteczniejszą formę terapii. Okej, mam nadzieję, że nikomu z Was nie przyjdzie do głowy odrobaczenie dziecka 2-3 razy do roku, bo taka jest moda. Dziękuję wydawnictwu Znak za bycie partnerem tego odcinka, a Was zachęcam do przeczytania książki Zaraza, najskuteczniejsi zabójcy naszych czasów. Serio, dobra pozycja, jeśli lubicie reportaże. No i nie zapomnijcie o lajkach, subskrypcji tego kanału, odwiedźcie mnie na Facebooku i na Instagramie, a jeśli jesteście zainteresowani nauką chemii, to zapraszam do wypróbowania mojego kursu chemii online Chemia w probówce. Dla widzów mamy 10% rabat z kodem OC2021. A ten, kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu. Wiele kobiet przywiązuje się do swego pasożyta, nadaje mu imię, ubiera, pozwala się bawić z innymi pasożytami. Do zobaczenia. Pa, pa.